Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Agrariana 2, nazywam się SafeMod i jest ze mną Wiki. Słonko wstaje, dzień dobry. Słonko wstaje. Tak, wreszcie się rozbrzmiewa dzień i te mopki z góry nie będą irytować, chociaż aktualnie zabijanie mopów jest bardzo, bardzo przyjemne. Wiesz, tylko tutaj wchodzimy co jakiś czas i zbieramy itemki. Bo zobaczcie, się tutaj zombie zrzuci na głowę i cię zgniecie swoim ciężarem ciała. Ale mi miło życzysz. I tym razem przepraszam, ale patrz jak stoi. Tak, Wiki postanowiła, że będzie troszeczkę grzeczniejsza na odcinku, nie będzie mi biła. Ja. Zobaczymy na jak długo oczywiście. No dzisiaj... i znowu zrobiłeś pałatkę. Dzisiaj mamy ogólnie dwa plany. Pierwszy plan to jest uruchomić właśnie tamtą farmę, czyli tutaj Wiki by się tym może tu spróbowała troszeczkę zająć, a druga sprawa to jest zamontowanie pieca Stinga Constructa i wytworzenie sobie autosiva. Oczywiście ja jestem leniem, Wiki oczywiście jest murzynkiem prawilnym, ale ja jestem leniem, dlatego autosiv musi być jak najszybciej wyprodukowany. Więc pierwsze co zajmujemy się właśnie produkcją tutaj Gravela, czyli... Gravela? Nie, Krouta. Przepraszam, Sanda. Kurde, nie Santa Kleju! Nie wiem, plączę się w zeznania, przepraszam bardzo. Ale to jest całkiem normalne. 8 sztuk mamy, 8 sztuk mamy, dobra. I teraz to wszystko tutaj łączymy. Chyba idealnie z tego wyjdzie, tego nie ma, okej. Okay. Teraz wszystko rozwijamy, nie potrzebuję 16 jednak. Więc jeszcze troszeczkę tego wyprodukujmy w ten oto sposób. Tak jak widzicie, cały crafting tego wszystkiego idzie bardzo, bardzo przyjemnie. Mówi się, że mapki skyblockowe są trudne, no ale nie. Jeśli dobrze zaplanujecie swoją robotę, to są one w miarę szybkie i będziecie w stanie w miarę krótkim czasie wszystko tutaj zorganizować. Dzięki temu, że tutaj są autosivy dostępne, to już w ogóle będzie nam to leciało bardzo, bardzo szybko, tylko będziemy musieli wymyślić jakiś sposób na produkowanie prądu, ale to chyba nie będzie większego problemu. Słucham ciebie. Mogę wyrzucić sobie dwa irony, dwa nożyczki. Możesz i ty nawet powinnaś. Tak powiem, tak naprawdę. Co my tutaj mamy? Tutaj troszeczkę czarkola też będzie. Okej. Okay. Tutaj to przepalasz, dobra, w porządku. To ja tutaj rzucę się za chwilę skończy. Przepala tutaj już nasz growth. Teraz sierść bricki będziemy potrzebowali, jak najwięcej. Czy więcej, tym lepiej oczywiście, ale wyprodukujemy jakąś sensowną ilość. Dobra. Teraz będzie tutaj wrzuciła całość. Aj, ja mam, przepraszam. Teraz niech tam tutaj się spokojnie przepali. Co możemy zrobić tutaj z takich rzeczy, które byłyby przydatne nam? Właśnie, zobaczmy sobie w ogóle na zadania, bo tak nawet się nie patrzę na te zadania, po prostu wykonujemy rzeczy, które sami myślimy, że przydałoby się je wykonać. Tutaj mamy tego Mozbala. Jak tutaj idzie? Ono się tutaj przetwórstwa. Jeszcze malutko, to tego nie wykonamy jeszcze. Hand grid. Quartz. Quartzu chyba jeszcze nie mamy takowego, musimy chyba sanda przerabiać pod quartz. Więc to później. Masz siekierkę. Wędka i ryby, to byśmy mogli jeszcze zrobić, ale gdzie, czego? Proszę ciebie, tutaj masz. Matoka oczywiście. A to siekierka jest też? To jest też siekierka. To jest siekierka, motyka, to jest wszystko w jednym. Auto packager. Jego moglibyśmy tutaj oczywiście wykonać, że on chyba... Auto packager. Pistony, kurczę, troszeczkę drogie i tutaj jeszcze wymaga od nas redstone'a, którego aż chyba, nawet chyba w ogóle nie będziemy mieli. Tak się teraz wydaje, że chyba to w ogóle chyba nie mamy. No to troszeczkę mało. Wiecie co, możemy wykonać sobie, nie wiem, haczkę do przekładania gówna, nie wiem jak to powiedzieć. Bo wygląda to dziwnie. Dziwnie. Ja bym powiedział, że to jest taka po prostu haczka używana na roli. Czy coś takiego, wiem, safe, prawdziwy rolnik, jak to się tak ładnie mówi. Okej, okay, mamy. Co to jest? Tutaj. To. Wiki, 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 Wiki. Może tobie jako prawdziwa osoba z miasta byś widziała, co chodzi. To są widły. I weźmiemy sobie reward baga. Teraz chyba jest moja kolej, prawda? Tak, twoja. Moja. Przepraszam, chciałam cię nabić. No właśnie, nie bij. Już mówiliśmy na ten temat kilka rzeczy. I uwaga, uwaga, wylosowałem zbroję. Tam popatrz, pełny rynsztunek.
No, wiesz co, tobie chyba on się bardziej przyda. Bo ty częściej lubisz się bić. Wiesz co? Dirta możesz tutaj robić. Ale ty też robisz, dobra. A ja robię okay. W tych wszystkich. To nie było tematu w takim razie. Wiecie co? Wykonajmy sobie jeszcze tylko Stone Plantera. Tu jak widzicie mamy tylko chopera już wykonanego. Vicky mówiła, że tylko Stone Plantera widziałaś w akcji gdzieś. Tak? Dobrze, mnie się pamięta. Stone Planter. Jak go się układało? Go się układa na... Układa pod ziemią? Na równi z dirtem? Czy na dyrcie ją po prostu wokoło sadzi? On ma być... Masz napisane. Machine sold to be placed. One block below. Czyli pod ziemią. The ground. Czyli jeden blok pod ziemią. Dobra. Wiesz co, może zamontujemy sobie osobno tamtej farmy. Zobaczmy po prostu jak on będzie działał. Tak szczerze mówiąc. Jest troszeczkę ciekaw tego mechanizmu. Ale zobaczymy. Tak samo jak na tych widełkach masz napisane, że używa je się przy wydobywaniu kroków. No coś takiego przypomina to. Tak, czyli tutaj, tak? Właśnie nie wiem. No dobra, niekoniecznie chodziło o rozwalenie. Ty jeszcze spróbujmy. A nie, to wiesz co, to może być odnośnie niszczenia drzewek. Tych. Nie, niszczenia chwastów. Drzewek. Albo drzewek. Albo chwastów. Albo... Chwastów. Albo... Chwastów. Grasa. Chwastów. Grasa. Chwastów. Grasa. Nie wiem, tutaj nigdzie przynajmniej nie mogę tego użyć, więc... Nie mam pojęcia. Tych chodzi, ja proszę ciebie, czytaj opisy. Ale ja jestem człowiek, który nie czyta opisów. Dobra, mam plantera. Teraz go mam postawić pod. Czyli jako pod, to go postawię tutaj nad. Dobra, mamy upgrade 5. Teraz mam... Czekaj, zasięg jest 5, ale to rozumiem zasięg, czyli 5 bloków wokół niego on będzie obsługiwał. Ten ma zasięg 9. Tak, czyli to będzie 5 bloków obok niego. No dobra, spoko. Aha, jak szukałaś naszej siekierki, jest w tym urządzonku. Tak, nie. No ja całkowicie o tym zapomniałem, ale mogłabyś mojego mataka oddać, tak a propos. Bo ja go kilka razy naprawiałam. To możesz mojego mataka oddać. A, no dobra, niech ci bardzo. No jakoś na razie może przeżyję. Zacznijmy teraz produkcję naszego tutaj systemu pod Termala. Pod Tinkera, przepraszam was bardzo. Od Tinkera. Czyli wykonujemy wszystkie takie podstawowe narzędzia, urządzonka, które będziemy tutaj potrzebowali. Teraz tak, nie patrzę się oczywiście na recepturkę, mam nadzieję, że tutaj nic nie pomylę. Czyli to mamy do wyciągania, to mamy do wkładania. Tanka potrzebujemy jeszcze. O, szkło jakieś, nie mamy szkła, ale możemy oczywiście sobie szkło jedno przepalić. Więc to rozwalamy, ok, w porządku. Na pewno potrzebujemy sobie poprodukować lawy trochę. Ona będzie nam wręcz niezbędna aktualnie. I przepalimy sobie jedno szkło. I powinno być wszystko w miarę w porządku. To zabierzmy, a podajmy tutaj jedną deskę, żeby to nam się na pewno tutaj wykonało. I przepalajmy dalej, teraz już przy użyciu czarkola, który tutaj po prostu był już osiągalny. Teraz złożymy sobie jeszcze środeczek i będzie w porządku, ok. Z całej reszty wytwarzamy sobie normalne bloki i nie stać nas jeszcze na wytworzenie całego pieca, chyba że stworzymy pieca 2x2, domyślnie. Nie takim głupie chyba by to było, prawda? Kupiamy sobie mały pieczek 2x2. Blisko nas. Dobra, to wytwórzmy w takim razie nasz pierwszy tutaj piecyk odnośnie Tinkera. Teraz tylko czekaj, gdzie zrobimy wyciąganie? Tu może zrobimy wyciąganie w tym miejscu. Zrobimy go na 2 wysoki jednak. Kurczę, troszkę więcej tych soców będzie tutaj potrzebnych jednak. Więcej niż planowałem domyślnie. Więc tu by był ten, tu byłby blok na lawę do wkładania. Już jak widzicie, piecyk nam tutaj spokojnie działa. Ale ja bym chciał stworzyć jeszcze wyższego, więc tylko tu będzie wyciąganie. A tutaj oczywiście musimy troszkę zabudować. Potrzebujemy jeszcze 3 bloki. To nie jest aż tak dużo. Już mamy 2 bloki. Jeszcze potrzebujemy tylko i wyłącznie 2 cegiełki przepalone, które już do nas tutaj bardzo ładnie przyszły. Zabiłam Edzia.
Edzia? Edzia. Edzia. I nawet mnie nie zbił. Dobra, okej. Okej, dobra, nie będę może komentował takich spraw. Nie zabił. Okej, i tak nie będę komentował. Właśnie. Dobra, zamontujmy oczywiście hopper, żeby tutaj skuła nie wyciągał. To zaraz było też załatwione. No i stolik do załatwienia tych wszystkich spraw i lejek. Pięknie. Cały układ bardzo, bardzo szybko został tutaj zamontowany. Potrzebujemy tylko i wyłącznie tutaj lawę. Biją. Muszę szybko zmienić jednak to przetwórstwo. Żeby tutaj na dole była jednak lawa wylana, a nie pochodnia. Bo pochodnia jednak jest o wiele słabsza. No. Dobra, wiecie co? Teraz tylko weźmy sobie cały nasz aluminium i koper, nasz calutki, co tutaj mamy dostępny. I zacznijmy przepalanie. Też nie! Nie oddałaś mi wejście takiej jednej ważnej rzeczy, którą prosiłem. A nic mi już nie prosiłaś. Prosiłem, żebyś mi wiaderko dała. Nie prosiłeś. To poproszę o wiaderko z powrotem. Zostawię tutaj mojego pika, który tak jest bardzo słaby. Okej, okay, i teraz tutaj wylewamy i zasłaniamy ten klocek. Jeszcze chwilę. Tu, okej, okay, i teraz klik, klik, okej. Okay. Teraz mamy speeda razy dwa, więc troszkę będzie szybciej. Oczywiście pyroteum, bo to jest zdecydowanie najlepsze. Tylko z niego trzeba mocno uważać. Słucham? Wiesz, jak kobla masz skrękę? Wiem, dokładam, bo to jest systematycznie na razie. A później będziemy też więcej mieć surowców, wtedy coś tutaj kombinujemy innego, czyli w zasadzie jeszcze 16 ładania minut automatycznego, czyli hopper to zamontujemy. Ale chyba nie mam w ogóle teraz irona dostępnego, prawda? Bo tak. Mamy troszkę kleja, więc może grota byśmy jeszcze jednego wykonali i podnieśli jeszcze bardziej to do góry, bo jesteśmy w stanie to podnieść jeszcze do góry, tylko brakuje dokładnie 4 tutaj tych cegiełek. Ach, szkoda. Dobra, tutaj jak widzicie było zadanie odnośnie smelteringu i jest tutaj silage bricki i nie mamy tego zaliczonego. Okazuje się, że nam nie zaliczył tego, chociaż no to zrobiliśmy to. Więc musimy rozwalić aż cały piecyk, wszystkie te bloki pozbierać, no i po prostu kliknąć tam manual select, znaczy manual detect, żeby on manualnie wykrył, że my to faktycznie... Wow, nie zleciałem. Wykonaliśmy, tak. My się tylko zirytował, jak to jeszcze zlecie. Okej, okay, mamy 16 bloków. Teraz nam to zatwierdziło i dajemy climb. Zaliczy nam od razu kolejne zadanie, super ekstra. Zaliczamy jeszcze nam irona. Idealnie. Teraz copper. 2 sztabki copper potrzebujemy. I mamy zdobyć slimy. Ale popatrz, co mam. Wiki, popatrz. Co ja żem zdobył. Slimy sapnik, tego chyba nie da się przyspieszyć. Daj mi konewkę. Nie dam ci konewki, mogę sam sobie pomalać. No dobrze, proszę. Proszę. Czemu ty mnie kurca znowu obijasz? No, czy na mnie nie zabiję. No przepraszam, zawsze, no obiecałam. Zawsze, no. Zawsze po prostu. Zawsze musisz lać. Przepraszam. Byś się wstydziła naprawdę. Wybacz. Nie ma wybaczenia. Wybacz. Nie ma. Wybacz. Nie ma litości. A dobra, niech ci będzie. Jak to urosło? Urosło. O, czekaj. To jakieś liczne. No, to teraz możesz liście pozwolić, żeby zebrać wiesz co. No wiem, co. No bo liście trzeba rozwalić teraz. A żeby kolejnego saplinga zdobyć. A ciebie, przybyję jeszcze jednego. No masz. Masz zabić jeszcze pewnie. Okej, okay, już mamy. Detekt, staliśmy za slime'owe bliki. Ale jakieś dziwne tego. Jakieś. Ale chyba z nich nic nie możemy wykonać, jak mi się teraz wydaje. Nie, one za drugie wyłącznie ozdobne. Zabierzesz tego? Ostatecznie jak nalegasz. Ej, coś tutaj... Slime'a mamy na wyspie, czy jak? Gdzie? O, mam. Mam! Zdobyłem, byłem pierwszy, jaha! Dobra. Tam to mam posadzone. Ej, konewkę wyrzuciłaś. Bo ci ją dałam. To
Proszę, oddaję ci konewkę, jak masz ochotę sobie pozbierać. Więc można akurat pozbierać slimy, tak paradoksalnie. One są dosyć fajnym surowcem też do wytwarzania później. Potrzebuję dirta. Slimy, chyba z tego co pamiętam, na rączki się dobrze nadawały. Ale mogę się oczywiście mylić, to jest bardzo prawdopodobne. Dobra, teraz oczywiście lawę mamy już jedną, wrzucamy ją do naszego pieca i teraz możemy zacząć na naszą zabawę. Czy mogę przepalać zwykłe tutaj te koprowe? Te nieprzerobione? Nie mogę. Czyli potrzebuję jeszcze troszeczkę poprzesiewać tutaj, Panieta, żeby zdobyć większą... Tera. No właśnie, ja pamiętam właśnie, że była jakaś wersja, która dawała taką możliwość. Była. Iron i tutaj mamy aluminium, dobra. Czy aluminium mogę akurat wziąć, przerobić już. Więc wezmę, nie wiem, dwa... Niech będzie dwa aluminium, czyli cztery tutaj będę miał w środku. Więc niech ktoś już nam te łanie przerobi. A ja w międzyczasie... Gdzie jest Siwer? Ach, a ja szukam, gdzie on jest. Przesiewam. Ja też przesiewam. Dobra, mamy tutaj już, jak widzicie, przerobiony molten aluminium brass. Czyli przelejemy sobie taką jedną partyjkę na nasz stolik. I tutaj mamy jeszcze kilka nuggetów kopru. To nam się oczywiście nie przyda, rzecz jasna. Dać ci kopru? Ale czekaj, to... Ej, czy nie... No nie, dobra, wytworzyło mi formę, okej, w porządku. I teraz po co mi to w ogóle jest? Znaczy jakbyś miała, te wszystkie możesz mi dać, co tam zdobyłaś. Czekaj, zostało mi 8. Ja ci dam do przesiewania staka Gravela. Może już niedługo w ogóle wyjdziemy z tego, że nie będziemy w ogóle musieli tak przesiewać. Potrzebuję na pewno nikiel. Już patrzę. Gdyż mój kolejny cel to będzie wykonanie inwarów. Tu chyba nie będzie craftingu pod inwary dostępnego. Dlatego pokażę wam ogólnie crafting inwarów. To jest iron i... Dwa do jednego. I nikiel. Dwa do jednego, dokładnie. I w ten sposób dostajemy go dosyć sporo, więc będzie w miarę w porządku, mam powiedzieć. A ty próbujesz ten. Ile irona, kurczę, ładnie, bardzo ładnie. Koper i będzie problem, bo już nie mam gdzie wkładać tego. Koniec? Przyjdź to. Już brak. Czekaj, muszę to odłożyć wszystko przecież. Jeszcze każą mi przyjść zbierać. Kurczę, co się w tym kraju stało? No ja przesiewam. Mogę przestać. No dobra. No dobra, ostatecznie pracuję. No mówię, ja mogę w każdej chwili przestać. Co się chodzi? Nic. Jedno oko ci zasłania. Ten hełm. Dobra, i jak to widzicie, już tego inwarteczkę mamy, teraz tylko wylejemy sobie go do formy, która służy nam do zębatek. Zobaczymy, ile tego inwaru tutaj idzie. Cztery sztabki idą pod taką zębatkę. Okej, spoko, jest w porządku, gdyż zwykły crafting jeszcze wymaga od nas chyba irona w środku. Więc jest to w miarę uczciwa cena. I teraz potrzebujemy wyleć sobie sześć sztabek potrzebujemy. Więc spoko, nie ma problemu, zdobędziemy to, bo jak tutaj widzicie, przerabia nam się już iron, tu mamy nikiel jeszcze na zapasie, więc w tej chwili iron się tutaj przepali i oczywiście wszystko tutaj będzie dostępne jak najbardziej, więc jest jak najbardziej to wszystko ok. Cztery to już mamy, już pokrywam tylko i wyłącznie jednej sztabki niklu. Dobra, będziemy potrzebowali jeszcze troszeczkę więcej surowców, gdyż potrzebujemy silver, wiemy, uruchamia zawsze nagrywanie w takich momentach dziwnych. Czy nikt nie jest przekonany w ogóle, kiedy się uruchomi. Jest nam jeszcze na TS-ie Kenar. Może się przywitać. Witam. Tak, Kenar, zaspany człowiek. Nie jestem zaspany. Jest zaspany człowiek, który haruje przez całe dnie aktualnie, żeby zrobić specjalny tryb na serwerze Mindreams, czyli gildię... Nie, to ma być survival gildię na modach, tak? Tak, i teraz po prostu jest biedak tak zaspany. I to jest właśnie powód główny, dlaczego ostatnio mnie Kenara nie ma. Wiele osób mnie pytało, czemu tak, Kenara się nie pokazuje na odcinkach. Nie no, też byś była, ale byłby jeszcze Kenar. Czyli dwa razy więcej murzynów, kurczę. Taki świat murzynka byłby. Świat murzynek, Bambo i jego ekipa. A nie, bo wtedy ja bym musiał robić za murzynka. To nie, dziękuję. A ty nie jesteś murzynek? No, staram się nie być.
To ja całe życie masz może, masz może jeden silver? Weź zobacz. Całe życie w tylko silver będzie. Potrzebuję. Całe życie w będzie. Silver potrzebuję. Powiedz, że masz silver. Akurat jeden. Ślicznie, dziękuję. I potrzebujemy teraz przerobić sobie nasze złoto oraz silver. Oczywiście wiecie, że z takiego połączenia... Aj, potrzebujemy na szczukale do powdered, czyli do tego sandu. Z dasta. Dobra, to muszę jeszcze bardziej poczekać. Czyli tak, ogólnie chodzi o to, żeby wykonać sobie elektrium. O to potrzebujemy teraz wyprodukować. No dobra. Jakbyś miał silver, to daj mi znać, ja będę sobie tak ładnie siedział, będę się patrzył, jak ładnie przesiewasz. Dobrze, mamy już chyba wszystkie surowce, tak teraz sobie myślę. Pierwsze co, potrzebujemy zdobyć sobie nugget, które otworzyły nam nóżki. Później całe to podtrzymanie będą z inwarów, tak sobie tak ładnie to wszystko tłumaczę. Tutaj będzie automat, no i wełna, mamy automatic sieve. Sieve, przepraszam. I teraz tak o, zamontujemy go... Tu. Gdzie? Nie wiem. Tu gdzie ty przerabiasz? Chyba nie. Nie. Jest sobie zamontował tutaj, o, w tych okolicach. No mówię, że powiedzmy, tu. Że... Tutaj go zamontujemy. Nie wiem, czy wyciąganie można zrobić od dołu, a to zaraz zobaczymy zresztą. I też, czekaj, nie, wyciąganie można chyba zrobić tak samo obsydianem. Obsydianowym pipem u góry. Jakby dać, tylko automatycznie on wskakiwał. Mi się wydaje, że też będzie dało radę takie coś zrobić. Dobra, ale to za chwilę. Ale z niego nic nie wyskakuje. A tak, wiesz, ona jest dobra, przepraszam. Tak, tak, safe, kurczę, jest taki właśnie, dziękuję. Dobra, survivalist generator jest za drogi, gdyż wymaga redstone'a. Czy my coś go mamy? 15 mamy, no dobra. To nie jest aż bardzo drogi, więc go wykonamy. Więc zobaczmy, że bo raz tutaj na crafting. Murzynek bambo? Tylko nie bambo. Czemu nie lubisz bambo? Naprawdę. Kto powiedział, że nie lubię bambo? No dobra, wygrałaś. Wygramy się. Też tak myślą. Dobra, piston jest. Teraz tak, potrzebujemy oczywiście przepalić sobie tutaj jeszcze iron. Więc zobaczmy, ile jego jesteśmy w stanie tutaj wykonać. Ile w ogóle mamy go w układzie. Tutaj jest zakupce 0, ale tylko i wyłącznie tworzymy sobie teraz ten ironik i będziemy już mieli ironami, będziemy mieli go do wyciągnięcia. Wiem, jak potłuczony mówię, ale no cóż, o północy tak się właśnie mówi. Wydało się, który nagrywamy odcinek. Kłamca. Bo dobra. Jest 20:40. No dobrze, przepraszam. Fakt. Znacząca różnica. Ale skończymy na pewno o tej. Jest 23:39. A ci się już tutaj muszą oczywiście wymądrzeć, że mają zegarki w domu. No ja może nie mam zegarka. I co? Ja nie mam zegarka, ja mam komputer. Masz komputer? Kurde. Szacun. Ciężko by było, co nie? Tak bez komputera. No właśnie, jak ty sobie radzisz z komputerem? To podobno jest bardzo skomplikowana maszyna. Z komputerem? Aaa, koniec. Z komputerem. Koniec dnia. Dobrze, mamy już survivalist generator. Nie był on aż taki trudny, jak mówiłem. Wszystko da się tutaj wykonać. Więc teraz tylko z tej strony, nie wiem, czy on automatycznie odda prąd. Tutaj akurat nie jestem pewien. Oba, oddaje automatycznie prąd, więc to jest w porządku. 14 minut na jednym węglu. No okej, okay, niech będzie. Żeby to oczywiście uruchomić, będziemy potrzebowali teraz cokolwiek tego przetworzenia. Więc, ponieważ gdyż nic nie mam, to czekamy teraz przekopywanie tej troszeczkę ziemi. Chyba, że Wiki, masz ochotę wytworzyć troszeczkę gravela. Masz ochotę? A ten młotek co? Nie, żeby mi się rzucał młotki, tylko po to, żebyś po prostu szła kopać. Znaczy przepukiwać oczywiście cobblestone'a. Coś sugerujesz? No, czy ja bym śmiał coś sugerować? No coś ty. Wręcz bym nie śmiał być aż taki niedobry.
Dobra, a ja w tym czasie potrzebuję wyciągnąć sobie troszeczkę kopru, żeby zacząć oczywiście kolejne zadanie. Może nie rzucajmy aż tyle, wrócimy tylko i wyłącznie tutaj dwa bloki, czyli cztery sztabki będziemy mieli. Wiecie, chcę tylko i wyłącznie zaliczać to, tutaj jest nam konieczne. Tu mamy dalej brąz. Czyli do brązu wrzucimy jedną sztabkę tinu. Nie, to tak muszę więcej muszę kopru wrzucić. Jedna sztabka tinu pójdzie i dwie sztabki i dwa bloki dodatkowe tutaj kopru. Więc chyba to jest 3 do 1, to jest brąz. Więc tak się mi tak troszkę by to wcięło, więc tak to musimy zamontować. Czyli ten jeden, czyli dwie sztuki będę miał do wyciągnięcia, do zaliczenia zadania, a tutaj z całej reszty dostanę brąz. Więc będzie wszystko jak najbardziej w porządku. A tu sobie wyciągniemy jeszcze więcej naszego żelaza, które też nam się bardzo mocno zaraz przyda. Dobra, nasze pierwsze uruchomienie Survivesa już jest. Tak! Sejf niedobry człowiek przerywa w połowie słowa. Ale ja mogłem wiedzieć, kiedy on zaczyna grywać. Prawda? To się można domyślić nawet, kiedy ja wreszcie się wbiję. No wiem, bo tak potem jest taka chwila spokoju i potem nikt nic nie mówi, ty zaczynasz włączyć, ale nagle bum, wyskakuje za jakimś tekstem, nie wiadomo skąd. Dlatego z pewnej strony wręcz. Ej, czemu ty od razu mówisz, że ja niby jest taki zły do nagrywania? Jest, ty wiesz co? Okej, okay. Brąz zaliczony. Mamy tutaj teraz redstone. Ej, redstone, a pokazuje mi złoto, wyciągnij jedno. Co? Bez sensu. Tam serio pokazało mi, żebym wykonał redstone. Znaczy nie, na obrazku jest pokazany redstone, a mi mówi, żebym wyciągnął złoto. Fuck logic, dosłownie. Dobra, a tu mamy stal. Stal jest w ogóle wyciągalna z Tinker Constructa. Nie jest chyba, prawda? Wydaje mi się, że stal nie jest taka. Nie, potrzebujemy tylko Infernal Furnace, spoko, jasne. Casting tutaj jest. Ale to chyba nie jest produkowalne, tak mi się wydaje. No nie. To będziemy musieli wykonać w inny sposób troszeczkę. Więc potrzebujemy pierwsze co wykonać tutaj jeszcze złoto, które nam pozwoli przejść dalej. Coś innego tu mam zaliczonego. Tu mamy coś zaliczonego tak o, czyli Storange'a, Better Barrel. Wykonywałeś go? Tak. A gdzie on? A tutaj jest, dobra. Się kminiłem, gdzie go wykonałeś w takim razie. Enderman. Ojej, to ten duży. Masz mojego matoka. Nie mam. Szkoda. Masz mojego matoka. Nie mam. No masz go, mówię przecież. Nie mam. Ty się kłócisz, kurczę. Przypomnij sobie, gdzie go daliśmy. A, tam się przerabia. No dobra, niech ci będzie. Ale czyli zabrałaś mi go inaczej mówiąc. No. Nie, sam go tak. Tam zabrałaś. Silver. Kolejny surowiec. Silvera. Nie mamy tyle. Kenar, czemu ty się odzywasz? Nie odzywaj się, działać. Dobra, ale chyba i tak trzeba mamy temat pociągnięty dosyć mocno. Fuck. Dobra, on zginął. Jeszcze szkielet mam. Szkielet może się uspokoi zaraz. Więc będzie chyba miarę w porządku. No i dobrze, i w tym oto miejscu, czemu jesteś tyłem odwrócona? No, nie pokazuj czterech liter tutaj na nagraniu, wiesz sobie się wstydź się! No ja nie powiem, co mi pokazywał cztery litery. Wstydź się. Dobra, to w takim razie w tym miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Tak? Pamiętajcie oczywiście złapkować filmy, żebyśmy wiedzieli, czy ta seria wam się podoba. Z naszym duo niedługo, mam nadzieję, że wreszcie Kenar do nas dołączy, jak wreszcie wgra tą paczkę. Wtedy będzie tutaj trójka i taka ilość osób według mnie będzie chyba idealna. Napiszcie też, co sądzicie na ten temat i pamiętajcie o aktywności. Dzięki wielkie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do mnie, pamiętajcie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Hej, na razie, nie odzywaj, ciebie nie było. Pa pa. Pa pa. Tak się wbił. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Nie pa pa. Pa pa. Lajki. Okay.